Widzowie, sprawdźmy, co mamy i wygląda na to, że są to skiny złote. Oczywiście w dodatku do tego mamy jeszcze mityki. No a jak możecie zobaczyć, u mnie jest to skin niebieski. Nie pamiętam, jak ten gościu się do końca nazywa, ale wiem, że leci tu dużo ludzi i że to są chyba niebieskie itemy. Ogólnie, widzowie, ktoś zleciał na górę i ja będę musiał mieć dużego farta, żeby gdzieś tutaj znaleźć coś złotego dla mnie. Na razie jest zielony zakrzak. A nie, bo zakrzak ty masz niebieskie, tak? Pokaż, jakim ty jesteś skinem. To ja jestem takim ziomeczkiem w pelerynce, więc to nie jest dla mnie. To jest zielone, to nie dla mnie, więc idealnie zaczynamy bez broni, super. Słuchajcie, ja otwieram kolejną skrzynię i kolejne zielone. Dlaczego ten skin nie odpowiada za zielone bronie? Tutaj mamy mega dużo skrzyń, a zakrzak będzie miał skrzynię Olimpu. I widzowie. Ja znalazłem po pierwsze złotego banana i umawiamy się w ten sposób. 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem i wleci kolejny challenge na ten kanał, więc subskrybujcie kanał. Ja sprawdzam, co tu jest i wygląda na to, że nie mam nic. Zakrzak, ktoś do ciebie leci. No widzowie, idealna skrzynia Olimpu nie istnieje. Chciałoby się rzec, ale jednak istnieje. Mamy dwa niebieskie itemy ze skrzynki Olimpu i ty! Ej, Rafa, patrz to. Chłop chyba poszedł do kibla, bo po prostu awkował na końcu mapy. W takim razie otwieram kolejną skrzynię. Ej, ludzie, ja nie mogę nic znaleźć. Ja nie mogłem znaleźć tak jak tego skina w sklepie, bo jak wiecie, tego skina również się da kupić i co ciekawe, nam go jeszcze później wylosował. Sprawa wygląda tak, że ja muszę jak najszybciej znaleźć coś złotego i ja mam cały czas zielone rzeczy. No to jest trochę pech. Powiedz mi, ty masz tylko mityczne, czy to też jakby zaliczają się do tego złote, bo nie wiem, czy szukać złotych, czy nie szukać, jak to wygląda? To wygląda tak, że mam złote oraz mityczne. Ta ostatnia klasa odpowiada właśnie za złote i mityczne. Na 5 skinów to mamy podzielone, ale mam skrzynię Olimpu i sprawdźmy. Ja cię kręcę. Ej, co jest? Ze skrzyni Olimpu nie ma nic. W ogóle, gdzie są mityki ze skrzyni Olimpu? Przecież one już podobno wróciły. W sensie piorun. No, piorun i chyba tyle, no nie? Właśnie, to jest tylko piorun z tych skrzyni. To jest trochę mało. Zakrzak, słuchaj, tutaj jest dla ciebie niebieski DMR. No nic, ja lecę dalej i coś muszę wykombinować. Gorzej, jak w tym odcinku tylko ja tutaj będę miał broń, widzowie. Oby tak się to nie skończyło. Idziemy po tego DMR-a na świątynię. No i walimy dzisiaj same heady. Tak, widzowie, dokładnie tak. Mam tutaj dwie kolejne skrzynki. No jakby wyleciało coś złotego, w sumie to moglibyśmy lecieć na tego bota z tą kuszą. Ja nie wiem, dlaczego o tym nie pomyśleliśmy. W sumie pewnie dlatego, że Rafa wyskoczył na samym końcu, bo się trochę spóźniłem tutaj na odcinek. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że możemy lecieć na medal może, co? Możemy lecieć na medal, ale w sensie on jest zabrany, więc jak chcesz go wyeliminować? Wiesz co, lecimy tutaj na górę i może będzie ten water bending. W sensie nie wiem, czy jeszcze to tkanie wody jest, ale wydaje mi się, że może być, dlatego że zostały te chińskie, japońskie, nie wiem, tajlandzkie, nie wiem, widzowie, azjatyckie, te tutaj to, dokładnie to. Ale w ogóle to powinno być usunięte, moim zdaniem, a to dalej jest. Czy tu jest jakiś papirus? No chyba tego papirusa waterbendingowego nie ma, więc może faktycznie już to usunęli? Ej, ale co ciekawe, ja mam dwa banany, a ta, ten jak się ten gość się nazywa? To był Czubaka się nazywa. No to chłop tylko banany znajduje, bo to jest chyba małpa, no nie? Tak mi się wydaje, że to jest małpa. Ale mamy tutaj zrzut, zobaczcie, mamy tutaj zrzucik. Zakrzak, przywołuje zrzut, a ty po niego leć, bo ja nie za bardzo chcę się wychylać, wiecie, o co chodzi. Ja tu mam jeszcze Tomiego, czy ja go chcę zabrać? Dobra, nie, zostaniemy przy tym, co mamy, idźmy po ten zrzut szybko. No dobra, no to bierzemy motor i jedziemy. Słuchajcie, szczerze powiem, że myślałem, że to pójdzie trochę łatwiej, nie? W sensie, że dużo łatwiej znajdziemy coś złotego. Powinniśmy lecieć na te Star Warsy, tak mi się wydaje, że tutaj zrobiliśmy dosyć duży błąd, ale no, jedyne co nam zostało, bo Busik leciał w tamtą stronę, to została nam ta góra. No i to skrzynia Olimpu. I jeszcze mamy gości, którzy się klepią obok nas. Powiem ci tylko jedno, Rafa, ten zrzut to jest duże ryzyko, że jak te chłopy tu są, ale otworzę ci go, co? Tak na szybko, może, żeby było na faście, więc ja ci go otwieram. Ty coś o bananach mówiłeś, nie? Masz tu mityczny banan. Widzowie, czy ja dzisiaj gram zero fragów challenge? Ej, a nie da się gdzieś ulepszyć tego? Nie wiem, co zrobić teraz. Skąd ja mam wziąć jakąś złotą rzecz? No z automatu? Są w ogóle automaty? A może tam jakbyś wyeliminował jakiegoś ziomka? Masz pompę niebieską albo coś? No właśnie, nie mam pompy. Najgorsze jest to, że ja mam DMR-a i SMG-ka, więc ten loot jest... Na razie bym się wstrzymał z dojazdem, chyba że trafię na daleko, no to spoko. Ej, powalili się, załatwia ze strzelby. Ty jakby tam wejść po to, sobie tak po prostu zabrać i uciec? Może to akurat się uda. Ej, czekaj. Oni się leczą. Oni się stary leczą tutaj, ja zabieram. Ty, ale to będzie akcja. Ta, mam.
Mam, tylko musisz pomóc. Już, bo ja tak nie pędzę jak ty, ale masz złote? Tak, mam złote, tylko muszę się uleczyć teraz. Zaraz będę w twoim boksie. Dobra, jestem z tobą. Gościu tutaj jest, ja sobie używam banana i w sumie możemy odejść, chyba że on podchodzi. Wiesz co, on podchodzi, masz tutaj trochę maca, jeny, jak mi widzowie oczy pieką, używam soku szybko. Tylko czy on nie jest jeden przypadkiem? No to w takim razie wyskok, patrzymy górę i strzelamy do niego. Rafa, ucieka, tu. Tam. Ej, stary, ja idę sobie zabrać rzeczy, dobra? Nie, zostawmy go na razie, bo tutaj będą rzeczy dla nas, wiesz? Weźmy sobie to. Ale zrobiłem, widzowie, tutaj akcję, powiem wam, naprawdę niezłą. A za niego, do niego zaraz przejdziemy. Weźmy sobie to, uleczmy się właśnie tym. No ja go tutaj cały czas, stary, trzymam. W sensie, on nigdzie nie poszedł, więc można go porobić, bo oni są naprawdę dobrzy. Będzie dużo łatwiej nam ten mecz wygrać. Ej, niebieska pompa dla ciebie. Dobrze, dobrze, to tak zrobimy. Stary, niebieska pompa jest dla ciebie. Ja mam nowy sok. Nie mam tylko pompy i jest mityczny Zeus chyba, którego sobie wezmę na później. Tak, i walniemy im po prostu mitycznym Zeusem na głowę. Dobra, widzowie, ja już mam niebieską pompę w EQ, jest klasa. Dobrze byłoby tego chłopa porobić, ale no nie wiem, czy to się uda, bo on już uciekł, pewnie się za chwilę odrodzą, więc będą w dwójkę, ale spokojnie, widzowie, damy radę. Zakrzak, sprawa wygląda tak, że oni prawdopodobnie będą się odradzać albo na tym busie, albo na busie, który jest tam, więc my możemy udać, że nas tutaj nie ma i po prostu się na tego gościa zaczaić, jak będzie odradzać, ale musimy też patrzeć, czy oni już nie zdążyli się odrodzić. W sensie, musimy patrzeć po lewej stronie, czy oni się nie odrodzili. No wiecie, o co mi chodzi. No jak na razie ten ziomek jest gdzieś tam przy wodzie? Nie wiem do końca, co on robi, tak patrząc na tą mapę. Coś dziwnego. Bardzo możliwe, że on idzie na tą willę właśnie przed nami. Bardzo możliwe. Dobra, no to w takim razie chodź tutaj do tego domku i poczekamy chwilę przy tym domku. Tylko musimy uważać, czy oni się czasami nie odradzają, bo tam chyba jest jeszcze bus dokładnie na tej lokacji. Ale tego nie do końca jestem pewien. Chociaż chyba masz rację, wiesz, bo coś za długo w tej strefie siedzi. On się chyba będzie rebootował. No możemy poczekać. Możemy, nie musimy, ale to by było w sumie dobre, jakbyśmy poczekali. Tak, ja myślę, że chwilę poczekamy, tylko pytanie, czy on nie czeka w strefie, bo na przykład nas widział. Mam nadzieję, że tak nie jest i mam nadzieję, że oni się w końcu odrodzą i tutaj z DMR-ka będzie głowa na 300 metrów. Rafa, ty masz medal, dlatego on tak zwleka, mam wrażenie, bo on wie, że my tu jesteśmy po prostu. A, no właśnie, widzowie, no ja dawno medalu nie miałem i o tym zapomniałem. No to być może on sobie siedzi w strefie, tak jak Zakrzak mówi, tylko gdzie? Tego nie wiemy i się chyba nie dowiemy. Wydaje mi się, że można stąd śmiało pójść sobie. Dobra, to w takim razie odchodzimy. Możemy użyć sobie tego padzika. A można by go było może dojechać, ty. Dawaj na tym, dawaj, bo on chyba teraz będzie wychodził. Podejdźmy tu, może on gdzieś tu jest. Ej, w dwójkę są, uważaj. Odrodzili się. Dobra, ja go widzę. Ty, pioruna używam. Bom. No dawaj. Ej, no co jest? 22 mu dałem, jakby co. 69. Piorun używam. Dostań. No co? O, dostali na biało, stary, dostali na biało. Jeszcze raz używam go, no i są nasi. Byczki, co wy robicie? Uwaga, bom. I teraz mój. Oj, nie. I mój. Jest, leży. Dobrze, widzowie, najgorsi pokonani, jeszcze jeden tam jest, jakby co. Patrz, co robię, stary, Pa. Lecę tam. Oni się podnoszą, wiesz, i dlatego ja wjeżdżam, ale to będzie dobre. Kurczaki, ale to i tak się uda. Dostał 69 na biało. Zakrzak może płynie tu już, co? Tak, spokojnie, ja mam kulki, tylko nie spodziewałem się takiego czegoś tutaj, nie? Że dostanę pompę. Ta woda jest trochę pobugowana. Jakby co, Zakrzak, to jest wyjaśnione. Weź mi medal na później. Do strefy mamy niedaleko, jest naprawdę bardzo dobrze. Najgorsi prawdopodobnie są wyjaśnieni, tak bym to powiedział. Ja lecę, używam tutaj jumpadzika i muszę uważać, bo moja postać jest widoczna i dobrze mi, że mi Zakrzak o tym przypomniał. Widzowie, najgorsi, w sensie najgorsi dla nas do walki, że najlepsi, to, bo może ktoś tam, nie wiem, może ktoś, no wiecie, o co chodzi. Użyjmy sobie szybko soku. Tu jest jeszcze mityk starursowy, tylko... A mogę ci go zabrać, jak chcesz. Blaster. On nie jest jakiś najlepszy. Powiedziałbym nawet, że jest średni, ale i tak go weźmy. Rafia, to by się kusza przydała, widzowie. Kusza jest najlepsza. Kuszę prędzej czy później znajdziemy, bo ona by mega fajnie pasowała do tego ziomeczka. Ja jeszcze tutaj liczę, że może akurat gdzieś tutaj nam wylecić. O, mamy tutaj leczonko, Zakrzak, jakbyś chciał. Wykopię tutaj skrzynkę. Być może będzie jakiś kolejny złoty przedmiot. Ja na pewno chciałbym pompę Cerbera, no nie? No bo taka pompa by się na pewno przydała. Jest poteczka duża. Szkoda, że nie ma nic, żadnej apteczki, ale mamy tutaj kolejny.
kolejne zakopane skrzynie, więc je weźmy. Rafa, bierz te rzeczy. Ja tutaj ci zostawiam mityka, proszę bardzo. Blaster mityczny, Star Wars. Okej, w takim razie go zabiorę. On może być mocny, on może być mocny. Także słuchajcie, jeśli chodzi o mój ekwipunek, wygląda on tak, prezentuje się on tak. I zobaczmy. Fioletowa, ani ja, ani zakrzak, super. Taki fajny item, chociaż dobra, ja mam moją pompę, nie narzekam, bo i tak jest spoko. Ej, widzowie, ja muszę sobie tak zrobić, bo normalnie chyba mi wypali oczy, przysięgam wam, chyba mi wypali oczy. Zostawcie łapkę w górę, to może mi nie wypali. Widzowie, 9 osób do końca. Rafa, my to chyba wygrywamy, tak mi się wydaje, tutaj jest dobrze. W ogóle powiedz mi, jaki ty masz mityk? Czy ty masz jeszcze ten piorun, czy już nie? Właśnie pioruna nie mam, on się mocno przydał. Ja proponuję podejść pod tych gości właśnie tam, pod te kolejne medale, a z moich mityk no to mam ten blaster, mam szkoda, że nie mam kuszy, mam DMR-a i złoty SMG. Wszystko mi się miesza, tak szczerze, ponieważ nie mam pompy, nie mam takich rzeczy, którymi faktycznie gram. To są rzeczy, którymi w ogóle nie gram. Moim zdaniem totalnie by się przydał, widzowie, piorun, bo sami widzieliście, co przed chwilą Rafa zrobił z tym piorunem, jak były chłopy. Nie wiem, skąd ten gościu mnie widział. Aha, dobra, bo jest, dobra, bo mam medal, znowu zapomniałem. Oni są dobrzy i mają AWP, musimy na to uważać. Nie mają też strefy, ta strefa pewnie będzie szybko szła, co? I przechodzą do prawej strony. No, oni są na poceni, więc będziemy musieli na nich uważać. Ja proponuję przejść trochę do strefy i trzymać ich jeszcze bardziej od strefy. Tak, zróbmy, widzowie, idziemy, żeby dali nam spokój i zaraz ich przytrzymamy. Okej, ja już jestem w strefie i ci goście gdzieś są za krzakiem. Chyba tam przechodzą do kół. Ty, bo mam gości jeszcze. Ej, za sobą. Czekaj, bo plecy jakieś masz. Ta, właśnie. Blasteruję, 30 dostali. Biało, 0, 143 dostał, jakby coś. Okej, ja ich tutaj koszę. Ta, dawaj, dawaj, chodź tu. Jeszcze drudzy przyjdą, więc uważaj tam. Ta, oni przyjdą na trzeciego, więc będzie przypał. Wiesz co, ja proponuję stąd odejść, bo oni prawdopodobnie będą się bili między sobą za chwilę. Dawaj, zawijajmy stąd, bo faktycznie tak będzie. Oni się tam chyba już klepią, tak, oni się już tam klepią. Dobrze, że stamtąd uciekliśmy. Mega dobrze się stało. Ej, dobra, to ty. Myślałem, że ktoś za mną znowu. Powala strzelbą. No, 120 głowa! Tak jest, tylko zostali ci lepsi. No cóż, widzowie, to będzie walka o zwycięstwo z tymi chłopami, podejrzewam. Znaczy, na pewno, na pewno, na pewno. Gościu tu jest u mnie, jakby co, uwaga. Co, chyba musimy walczyć, nie? Tak mi się wydaje, czy nie? Ej, i gościu znowu za mną, ty! Tu jest gościu! Blasteruję go! Ej, byku, ty to chyba jesteś jakiś zagubiony, siemano. Dobra, przynajmniej matcy z niego będą, czyli dwa na dwa. Ej, może coś... Trzy jak z pleców, ty! On tutaj jest na blisko, musimy uważać. Ej, to jest szaleństwo, to jest, widzowie, jakieś szaleństwo, naprawdę mówię. To są Cerbery, to są Cerbery. Jestem na hagie, mam hagie. Walczę tu z nimi. Ej, co? No, chyba to jest żart. No i co, biało? Ajajaj. Prosimy o pomoc innych ludzi. Aha, trzy osoby zostały, czyli ja i oni. Okej. Właśnie już nie ma nikogo, w tym problem. Cały serwer wybity. No to widzowie, chyba zginiemy od strefy, na to wygląda. Tak mi się wydaje. Ty, Czubaka, dobra. Ej, oni ci kilofem machali, widziałeś to? Hej, chłopaki, co jest? Dobra, jeden na jeden, ale nie mam rzeczy, nie mam rzeczy, nie mam rzeczy. Panowie, nie mam rzeczy, nie mam rzeczy. Dobra, widzowie, gramy jeden na jeden. Co oni robią? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ty. No nie wygląda to zbyt pięknie dla mnie. Jeszcze na drzewo mi dali. Dobra, Widzowie, wyskoczyłem z busa i mam Boba Fetta, zielone przedmioty. Jeśli chodzi o mnie, są to przedmioty fioletowe, więc plan jest taki, że lecimy na snajperkę. Oj, chyba nie tylko my mamy taki plan. Ciekawe, tu leci z 10 osób. No to ja proponuję wlecieć do budynku, wziąć te skrzydełka, iść na NPC-ta i stąd uciekać. O, wpuść mnie, chłopie, ty co jest? Dobra, biorę pompę. A gdzie jest NPC? A, jest. Co chcieliśmy, to zabraliśmy. Zlatuję tutaj jeszcze w dół, bo być może ktoś siedzi na dachu i go zaraz tutaj z tej awupki, wiecie, co mu zrobię. Ty, Rafa, dawaj go w powietrzu, wal. Pa, 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 widziałeś? A, i leży! Tak jest, widzowie, tak jak chciałem, tak zrobiłem. Wleciał do dziury. No, powinien raczej tam zginąć, co? Tak mi się zdaje. Tam jeszcze był przy wejściu jeden. Ja jestem kamerą, Rafa jest działkiem. Widzowie, musimy znaleźć jakieś przedmioty, bo ja na przykład nie mam praktycznie nic. A, ty, SMG i pompa, to już jednak co? I DMR? Pięknie. Okej, mamy tutaj fioletowego SMG nowego. Otwieram kolejną skrzynię. I mamy fioletową pompę, nareszcie. No to pora chyba na dojazd, tak mi się wydaje. Widzowie, jest skrzynia Olimpu dla Rafy. Potrzebujesz czegoś? No zobacz, co będzie. Dobra, dajcie cokolwiek i... Karabin, ale on jest słaby. I ma rozrzut potężny. Ej, są tu goście. Zaraz im... O! 116, ale to powinna być głowa, przyznajcie. No to też powinna być głowa, ale może tamten dostanie?
Ej, gościu, co robisz? On chciał wejść do bunkru, ale chyba mu się nie udało. Niestety, albo istety. Go! No nie udało się. Widzowie, ulepszone skrzynie, otwieramy digiel dla Rafy. A gdzie coś dla mnie? Ja się pytam, no gdzie coś dla mnie? Ej, podchodzi, podchodzi, podchodzi! No dawaj, ziomek, chodź tu. 18, 36. Dobra, leży, uff, on był dobry. Na latarni. 20. 116. Leży, uuu, ale weszło. O, mam gościa. 116, leży, ale to było szybkie. Ej, Rafa, goście za mną, goście za mną. Stary, on już jest obity. 23, lecę za tobą. Będzie leżał, leży z pleców. Dobra, ja już jestem na tych plecach. Leży. 44, głowa. U mnie będzie leżeć, albo i nie będzie. Leży. Ja nie mam maców. Dostałem. A widzowie, no nie zawsze się udaje.